Uważa się, że wygrałeś mecz z liderem i to naprawdę awans no jest realny. Mówię to wam, zapraszam na kolejny skrót z meczu trzeciej ligi. Obie ekipy przedstawiły się państwu, a zatem można rozpocząć relację. Pierwsza sytuacja gospodarza i mamy niespodziewany rzut karny, ale słusznie podyktowany. Marcin Arciszewski zagrał ręką piłkę w polu karnym. Do jedenastki podchodzi Sawicki kontra Bartłomiej Danowski. Byłoby to mocne rozpoczęcie zawodników Skorsz. Jest pierwsza bramka gospodarzy. Spójrzmy na powtórkę. Początek spotkania i już takie mocne otwarcie gospodarzy. Będzie zakusili jak najszybciej odpowiedzieć. Omiljanowicz w pole karne w kierunku Piotrka Bądziula i Damiana Skołożyńskiego, który dzisiaj rozgrywał swój pojedynek na nietypowej dla siebie pozycji, to znaczy prawej pomocy. Tutaj będzie rzut bezpośredni. Z bardzo ostrego kąta zawodnicy płomiennych będą mieli szansę. Zawodnicy Skorsz przytuleni wręcz do słupka. Jak to się zakończy? Gątek, jeszcze tutaj Marcin Arciszewski, lecz piłka w dłoniach bramkarza Skorsz. Piotr Strafalski został przepchnięty przez Mateusza Furmana. Mateusz Furman miękko w pole karne do Piotrka Bądziula. Piotrek Bądziul wykazał się wielkim sprytem i wpisuje się na listę strzelców Piotrek. Ładny strzał po długim rogu. Bezradny bramkarz. Mamy już rzut wolny. Wrzutka w piątkę pola karnego. Hubert Molski najwyżej wyskakuje, lecz piłka ta nie trafia w światło bramki. Jeszcze raz Omiljanowicz do Mateusza Furmana. Mateusz Furman i bramkarz dobrze broni ten strzał. Jesteśmy już pod drugą bramką. Strzał z dobrych 20 par metrów. Bartłomiej Danowski tym razem broni ten strzał. Jeszcze dobitka zawodnika Skorsz była niecelna. Mateusz Furman na lewą stronę do Janusza Stankiewicza. Janusz Stankiewicz, była to chyba wrzutka, lecz wyszedł z tego całkiem groźny strzał. Jeszcze raz Bądziul do Omiljanowicza. Bądziul i już jest, jeszcze Omiljanowicz ma pustą bramkę przed sobą, lecz nie trafia z czuba. No nie udało się podwyższyć wyniku spotkania. Gątek odgrywa do Janusza Stankiewicza. Janusz Stankiewicz, jego podanie zostało zablokowane ręką i będziemy mieli tym razem rzut karny dla płomiennych. Damian Skołożyński podchodzi do jedenastki. Nie ma Kamila Jackiewicza. Jak poradzi sobie Damian w tej sytuacji? Pewnie strzelił w prawy bok bramkarza gospodarzy. Zawodnicy Skorsz starali się jednak wyrównać jak najszybciej wynik spotkania. Strzał w pole karne zablokowany przez mur. Tutaj spójrz na tę sytuację. Nieporozumienie, chyba był kofaulowany Gątek jeszcze wcześniej przez zawodnika. I tu skandaliczne zachowanie i nieporadność. Bramkarza wykorzystuje bardzo doświadczony Krzysztof Piwiszkis. Zza pola karnego uderza precyzyjnie piłkę i doprowadza on do remisu. Zawodnicy Skorsz jeszcze mieli jedną sytuację przed końcem pierwszej połowy do podwyższenia rezultatu. Nie udało się im to. Druga połowa to mocny akcent płomiennych. Piotr Bądziul odgrywa do Omiljanowicza. Omiljanowicz uderza, lecz jego strzał został zablokowany przez obrońcę Skorsz. Jeszcze będziemy mieli rzut rożny. Rzut rożny. Mateusz Furman, lewa noga i jest bramka Piotrka Bądziula. Piotrek Bądziul zdobywa swoją drugą bramkę w tym meczu. Spójrzmy. Piotrek Bądziul, jest bramka. Wiele zamieszania w środku pola. Krzysztof Piwiszkis upomniany przez arbitra. Odgrywa prostopadą piłkę do środka. Składna akcja Trafarski.
Rafalski faulowany przez Huberta Mojskiego. Sędzia potraktował tę sytuację jako niebezpieczne zagranie. Spójrzmy, czy było to aż zagranie na czerwoną kartkę. Kolejna sytuacja, gdzie z tego rzut wolny i strzał niepewnie broni Bartłomiej Danowski. Jesteśmy już pod drugą bramką. Gątek z rzutu rożnego. Bądziul z pierwszej piłki zgrywa tę piłkę. Jeszcze Omiljanowicz uderza, lecz tuż obok lewego słupka bramkarza Skorsz. Danowski, długi wykop. I tutaj Bądziul jest faulowany przez bramkarza Skorsz. Sędzia bez namysłu daje czerwoną kartkę i tym samym siły na boisku wyrównują się. A tutaj kto wchodzi? Bardzo dobrze znany wszystkim oglądającym relacje. Adrian Bebłowski i Damian Skołożyński. Jest to broniony strzał przez Adriana. Nigdy w płomieniu nie obronił karnego, a tutaj wchodzi nierozgrzany i broni jedenastkę. Byłoby 4-2, tak zawodnicy z Ełku jeszcze starali się tę piłkę wbić. Mateusz Furman wbiega pole karne, jeszcze odgrywa do Gątka. Gątek z lewej nogi tuż obok Adriana Bebłowskiego. Teraz jesteśmy już pod drugą bramką. Miękko wrzucona piłka w pole karne i Sawicki tym samym doprowadza do wyrównania. Znów ośmieszony Marcin Arciszewski, jeszcze nie zdążył tej piłki zablokować Mateusz Furman. Druga żółta kartka dla Trafarskiego. Tym samym zawodnicy Skorsz grają już w dziewiątkę przeciwko 10 płomiennych. Bądziul odgrywa tę piłkę na prawą stronę. Damian Skołożyński przekłada piłkę do lewej nogi. Odgrywa do Gątka i Gątek tuż ponad bramkarzem Skorsz. 3-3 dziś w Korszach.